Moim Państwa gościem jest Ryszard Hurdyński, dyrektor do spraw strategii i komunikacji firmy Huawei. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, właśnie rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu zmian do ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa. Czy Wy jako firma Huawei będziecie uczestniczyli w tych konsultacjach, czy będziecie zgłaszać swoje uwagi i tak naprawdę czy ta ustawa w jakiś sposób Was dotknie, czy nie? Tak, istotnie. 8 września ministerstwo opublikowało projekt zmian w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Równolegle z całym rządem, ze wszystkimi ministerstwami, także rynek, czyli przede wszystkim izby, ale nie tylko izby, zostały poproszone o swoje zdanie, o przedstawienie swoich komentarzy czy też uwag. No i oczywiście my jako członek różnych izb także będziemy w tych konsultacjach uczestniczyli. Czy są takie przepisy, które szczególnie Was mogą dotknąć jako firmę zagraniczną? Znaczy może troszeczkę inaczej bym odwrócił jakby to pytanie, jeśli mogę oczywiście. Oczywiście. Sama ta ustawa na pewno jest bardzo potrzebna, bo cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne, to wiemy o tym wszyscy, a w szczególności cyberbezpieczeństwo związane ze sprawami wagi państwowej no jest jeszcze ważniejsze. Natomiast jest kilka rzeczy, do których chciałbym się odnieść. Po pierwsze, ta ustawa ma bardzo krótki termin konsultacji, jest tylko 14 dni, co na tak dużą ustawę i tak skomplikowaną materię jest bardzo krótko. Po drugie, ta ustawa wprowadza pojęcie tak zwanego dostawcy wysokiego ryzyka dla sieci 5G i kryteria, według których taki dostawca będzie, powiedziałbym, no, wybrany, są nieobiektywne. Są nieobiektywne, nietransparentne, mało mierzalne. I teraz, jeżeli patrzymy na to z tej perspektywy, no to istotnie, gdyby na przykład nasza firma okazała się być dostawcą wysokiego ryzyka według kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa, czyli pana premiera i szefów służb, którzy będą właśnie brali pod uwagę te kryteria, oceniali, kto jest dostawcą wysokiego ryzyka, no to wtedy oczywiście byłoby bardzo źle, tak? Ale byłoby bardzo źle nie tylko dla nas, ale także dla naszego kraju, gdyż w tym momencie znakomita większość sieci 4G, które są pewną podstawą do budowy sieci 5G, jest zbudowana na bazie naszego sprzętu. My jesteśmy tutaj obecni od 15 lat w Polsce i chcielibyśmy dalej rozwijać sieć 5G. Natomiast z kolei tego typu potencjalne wykluczenie, w które osobiście nie wierzę, ale gdyby nastąpiło, nie daj Boże, to ono doprowadzi do ogromnych kosztów, do spowolnienia procesu cyfryzacji Polski, no do szeregu negatywnych następstw. Huawei posiada też posiadacie infrastrukturę tutaj w Polsce. Mówimy tutaj o stacjach bazowych, tak? Ile tych stacji bazowych, czy tych masztów? Mniej więcej 60% wszystkich masztów komórkowych, czyli około 20 tysięcy, powiedzmy sobie, mniej więcej 20 tysięcy zainstalowanych w tym momencie działających w Polsce w różnych sieciach komórkowych, są maszty, które zostały wyprodukowane przez naszą firmę. Mhm. Za chwilę będziemy uczestniczyć też w panelu dotyczącym sztucznej inteligencji w Karpaczu. W jaki sposób Huawei działa na tym polu? Czy współpracujecie już z jakimiś firmami, czy też instytucjami, które wspierają właśnie sztuczną produkcję, czy też dotyczące sztucznej inteligencji, tutaj działacie w Polsce? Oczywiście. Sztuczna inteligencja to poza 5G, poza szeregiem innych naszych kluczowych działań jest jednym z najważniejszych obszarów i będzie szczególnie najbardziej perspektywicznych. I tutaj w tym zakresie mamy szereg działań, którymi możemy się pochwalić w Polsce. Po pierwsze, już za kilka dni dostarczymy do Politechniki Warszawskiej, na mocy porozumienia, któreśmy wspólnie podpisali, najszybszy na świecie klaster procesorów do przetwarzania sztucznej inteligencji. Na tym klastrze procesorów studenci, kadra naukowa będzie mogła prowadzić różne badania, pisać różne algorytmy, uruchamiać i obserwować, jak to będzie działało. Poza tym współpracujemy z jednym ze szpitali w województwie małopolskim, w którym udostępniliśmy nasze oprogramowanie, które działa na bazie sztucznej inteligencji, które porównuje zdjęcia tomografii płuc. Jest to związane oczywiście z wykrywaniem COVID-u, ale także z obserwowaniem jego następstw. Tak? Sztuczna inteligencja jest w stanie na bazie szeregu zdjęć wytypować, kto potencjalnie może mieć problemy z płucami po przejściu choroby. Oprócz tego współpracujemy z całym szeregiem innych uczelni w Polsce. I na pewno tą współpracę będziemy rozwijać, w szczególności, jeżeli będziemy dalej obecni na polskim rynku. A w jakich innych branżach można wykorzystać sztuczną inteligencję, którą jesteście na przykład zainteresowani też implementować? Wszędzie, znaczy przede wszystkim to trzeba troszeczkę tak odmitologizować, tak? Czyli już dzisiaj wszyscy używamy sztucznej inteligencji w bardzo wielu różnych zastosowaniach. Przykładowo, nasze telefony rozpoznają nas po naszych twarzach, tak? To jest sztuczna inteligencja. Nasze samochody, może nie wszystkie, ale generalnie część potrafi rozpoznawać znaki drogowe. No to jest sztuczna inteligencja. Nasz najnowszy aparat, na przykład w telefonie P40, potrafi, jak zrobimy zdjęcie przykładowo jakiegoś zabytku i mamy szereg dodatkowych osób na tle tego zabytku, to innych turystów,
specjalistów, potrafi jakby usunąć te wszystkie osoby i sam dopisać, powiedziałbym, resztę zdjęcia. Takich zastosowań jest bardzo wiele. No to jest przede wszystkim właśnie grafika komputerowa, medycyna, to są analizy przeróżnych danych. Tych zastosowań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziękuję bardzo.